Hej kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Magda, jest już 10 i nasza wyzwankowa farma właśnie budzi się do życia. Okej, Robin coś od nas chce. Wiem, że masz tutaj dużo kamienia porozwalanego wszędzie na swojej farmie. Jeżeli będziesz miał ich zbyt dużo, możesz się zastanowić nad tym, żebym zbudowała ci studnię. I że studnia może być umieszczona gdziekolwiek i można sobie w niej wlewać wodę do konewki. I kosztuje 75 kamienia i 1000 złota. Dobra, właśnie zajmę się... O, jeszcze coś jest. Okej. Tak, Rasmodius dowiedział się, że byliśmy w Community Center i udamy się teraz do niego. Już prawie nie pamiętam, co ja robiłam na tej farmie. Stanowczo za rzadko nagrywam z Stardew Valley, ale teraz to się chyba zmieni, ale wątpię, żebyście byli zadowoleni z tego. Po prostu nie mam czasu. I filmy typu Tajemnice, czy to Simów, czy to... Oj, nie czytujemy tutaj. Czy to Stardew Valley, no niestety one są dość długo się je robi. Może zrobię stracha na wróble, a to później. Dość długo się je robi, bo po prostu, wiecie, research, napisanie scenariusza, nagranie wszystkich scen i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A tutaj po prostu sobie siadam i gram. No, więc najprawdopodobniej właśnie będę częściej nagrywać tego typu gierki, zagrajmy, a takie poważniejsze odcinki będą pewnie tylko, nie wiem, raz, dwa razy w miesiącu. Sama się nie spodziewałam, ile pracy mam na studiach teraz. Jednak studia niestacjonarne są, dużo wymagają od człowieka zaangażowania. To w ogóle trochę nasz czarodziej się zmienił, bo teraz ma zielone włosy. Podobnie w sumie jak mama Abigail. No i widzę, że też jego domek się zmienił. O, wejdź. Nazywam się Magnus Rasmodius, poszukiwacz arkan prawdy. Tak, nie wiem, co znaczy mediator, powiedzmy, że tak. Mediator pomiędzy światem takim fizycznym a eterycznym. Mistrz siedmiu elementów. Tam strażnik, świętego, coś tam, coś tam. Wiesz, o co mi chodzi. A ty, Magda, osoba, której przybycie przewidziałem dawno temu. Tutaj chciałbym ci pokazać coś. Znaczy, ogólnie, chciałbym ci coś pokazać. Uważaj. No, i mamy naszego Junimo. Właśnie teraz będę nad tajemnicami Stardew Valley pracować, ale kurde, nie wiem, czy się wyrobię na przyszły tydzień. Jak nie, to po prostu wrzucę wam jakiś gameplay. Robiłam przez 2 dni notatki z anatomii zwierząt. Cudownie. Widziałaś już takiego, nieprawdaż? One siebie nazywają Junimo. To takie ciekawe duszki. Z pewnych powodów odmawiają rozmowy ze mną. No ciekawe, co Rasmodius odwalił. Nie jestem pewien, dlaczego przeprowadziły się do Community Center, ale nie masz powodu, by się ich bać. Widziałaś złoty zwój napisany w nieznanym języku? Bardzo interesujące. Zostań tutaj, sprawdzę sam i wrócę za chwilkę. Wybaczcie, jak czasem będę sobie chrząkać, będę to się starała wyciąć, ale kurde, no nie wiem, chyba nigdy gardło nie wyleczę. O, Rasmodius wrócił, tepnął się. Znalazłem notatkę. Język jest dziwny, ale byłem w stanie go odczytać. Junimo są szczęśliwe, że mogą ci pomóc. Tak to chyba można przetłumaczyć. Tak, zwrócimy ci
dary doliny. Jeżeli jesteś jednym z lasem, wtedy ujrzysz prawdziwą naturę tego zwoju. Okej, okay, teraz będziemy mieli narkotyczny trip. Jeden z lasem, w sensie jedność z lasem. Co oni mogą mieć na myśli? Wąchu, wąchu. Aha! Chodź tu. Mój kociołek bąbelkuje. No wiecie, o co chodzi, że się gotuje w nim, gotują się w nim składniki z lasu. Tak, jakieś tam mchy, nie wiem, porosty, coś tam, te grzybki. Czy możesz... powąchaj. W sumie to bardziej o to chodziło, to nie było pytanie, czy możesz to powąchać. Teraz mamy się tego napić, że wtedy esencja lasu przejmie twoje ciało, czy tam dostanie się do twojego ciała ciul. Ważne, żeby wiedzieć, o co mniej więcej chodzi. Tak, no i pijemy. Dostaliśmy 28 energii. Spoko. I odruchy wymiotne. No i wracając, bo ci, co jeszcze nie wiedzą, no to poszłam na studia niestacjonarne, więc teraz i pracuję, i studiuję. O, tutaj nam się coś wykrzaczyło. No i miałam pierwszy zjazd. W sobotę myślałam, że się popłaczę. Jeszcze w trakcie zajęć. W niedzielę już się czułam trochę lepiej. No, ale duże jest to ogarnięcie jeszcze, szczególnie właśnie, że mamy teraz anatomię na pierwszym roku, oczywiście zwierząt, bo dostałam się na behawiorystykę. Okej, zyskaliśmy moc magii lasu i teraz możemy przeczytać prawdziwe znaczenie tych zwojów, które napisały Junimo. No, na behawiorystykę zwierząt się dostałam, zresztą zobaczę, jak tam to wygląda, ta suczarodzieja. O, jakieś zajście jest. Oho! Ej, nice! Mamy cutscenkę. No, więc mam teraz anatomię właśnie różnych zwierzaków, nie? Także i krowę, konia, psa, świnie, kota. No, pokój jest wypełniony magicznymi książkami. No i na pierwszych zajęciach miałam układ kostny. Ogólnie nauka o kościach. Wzięliśmy książkę i przeczytaliśmy to, co tam jest w środku napisane. O! Co ty robisz? Tylko ja mogę... A! Pozwalam tu wejść tylko tym, którym ufam. Czyli musimy się zakolegować z Rasmodiusem. Książka w twoich rękach ma ponad 100 lat. Coś tam magiczne... właściwości różnych magicznych roślinek. A i że czarodziej mówi, że miał szczęście dostać kilka nasion ancient fruit, czyli tego prastarego owocu. I że wcześniej myślano, że ten owoc już dawno wyginął i że je posadził sobie na zewnątrz. Tak, i że będzie studiował arkany ich mocy, kiedy będą dojrzewać. Tak, że świat ma wiele, tysiące, niezliczone tajemnice, które czekają tylko, żeby zostały odkryte. Oj, pierdzielenie. Dobra, czarodzieju, wiem, jesteś najlepszy na świecie, bla, bla, bla. Nie chcę mi się czytać. Tak, być może kiedyś cię nauczę lekkiej magii, takiej jak zmiana swojego wyglądu. Czyli mamy więcej questów w sumie od czarodzieja, na to wychodzi. Tak, czyli mówi, że mamy potencjał, bo się umiemy kontaktować z Junimo. I szczerze mówiąc nie przeczytałam, co jest tam napisane i teraz nie wiem, może było coś ważnego. Okej, zobaczmy, co tam jest w bibliotece Rasmodiusa. O! Not in use.
Być może coś będzie się dało z tym zrobić, co tu jest. Znaczy, pewnie na pewno będzie się dało. Także spoko. Także czarodziej też ma swoje dodatkowe rzeczy. O, i ma łóżko. Dobranoc. Dobra, lecę dalej. No i dwa dni wczoraj siedziałam właśnie anatomię, pisałam sobie notatki. Czego się zdążam nauczyć? Tego, że koń ma jeden palec i to jest środkowy palec, więc koń, jak wam pokazuje kopytko, to tak naprawdę wam pokazuje faka. Wiedza bezużyteczna. Dobra, zobaczmy, co w ogóle mamy zrobić. Pierwszy poziom farmingu i zrobić scarecrowa. To myślę, że to możemy zrobić. Zbudować tego i... O. Okej, okay, no już poznaliśmy dość dużo osób w takim razie, ale jeszcze nie wszystkich. Jeszcze nam zostało 12 chyba osób, tam było 72, mamy 60. W sumie już jest po 9, ale myślę, że posiedzę chwilę na farmie i zrobię sobie tego scarecrowa i zaraz do was wrócę. Bo scarecrow się nam przyda, żeby chronić nasze roślinki, bo czasami przylatuje właśnie kruk i wtedy... Tak, level pierwszy kruk. O kurde, znowu to wcisnam, sorry, bo jak... Jak nagrywam tajemnicę Stardew Valley, no to dobra, więcej drewna. Nie ukrywam, że korzystam z cheatów, no bo kurde, błagam was. O, sorry, mam to włączone, dalej mam włączone. Wyłączę, żeby nie było. Wyłączone, nie ma. A to było niechcący. Okej, okay, więcej drewna potrzebuję. Widzicie? To jest jak trzeba. Nie wiem, jak to dużo się trzeba namachać, żeby drzewo jedno przewrócić. A, w sumie dobra, już tego nie będę drzewa niszczyć, tylko sobie z tego wezmę troszkę, bo potrzebuję 50. To już niewiele brakuje. I możemy postawić scarecrowa. W sumie może posadzę. Nie urosną, jak są tak blisko siebie, ale po prostu chcę mieć wolne miejsce. Wolne miejsce w inwentory. Dobra, mamy scarecrowa. O, fajnie, właśnie jest jeden mod, który pozwala mi sprawdzić, ile tam ten scarecrow zajmuje. Dobra, i odłożę to do swoich... tutaj są? Nie. A może tak? I pójdę do community center, bo tam na pewno coś trzeba będzie zerknąć. I lecę. O, znam ciebie, czy ciebie nie znam? W ogóle co chwila będziecie może jęki Riczka. Riczka słyszeć. Chodzi, krzyczy, woła mnie. Dobra, no i idziemy do naszego pierwszego scrollu. Scrolla? Scrollu? No i co? Spring seeds, czyli te wszystkie pierdoły takie. I jeszcze, co tam, tego nie na razie. O, sap jest nam potrzebny, to sap szybko zdobędziemy. A, to jest już jesień. Dobra, to z tego co ten, to te forging bundle zrobimy i zaraz sticky bundle też spróbujemy zrobić. Tylko będziemy musieli sporo właśnie drzew rozpierdzielić. Ale jak na pewno pamiętacie, spróbujemy w przeciągu pierwszego roku właśnie wszystko zdobyć. Teraz sobie pochodzę i poszukam tych forgeable goods. No i zobaczmy, co tutaj się kryje. Książka. Super. O, Linus. Nasz fajny ziomek Linus. Zresztą zobaczę też, może już mam te forgeables. Dobra, mamy rzepę czy coś tam. Okej, jeszcze spring onion chyba nam brakuje. Resztę mieliśmy zebrane już w tej... w skrzyni, a spring onion jest zawsze praktycznie tam na dole, przy rzece. Możemy tam spotkać Jazz i tego drugiego, jak mu tam było, Vincenta. Okej, okay, ciebie znam. Szkoda, myślałam, że ciebie jeszcze nie znam. W ogóle ciekawe, czy tu jest jeszcze to miejsce. Bo tu się troszkę pozmieniało. Dobra, mamy spring onion. Zbiorę więcej. Wszystkie zbiorę w sensie. Już będziemy mogli pójść do community center, a ja jeszcze przy okazji będę drzewa ścinać, no bo no co no zrobić, no. Okej, okay, mamy prehistoryczny coś tam. Czy zdążę jeszcze oddać go Ginterowi? Chyba nie, bo chyba do czwartej. A ja w pół godziny tam nie dojdę raczej, ale spróbujemy. Jak się nie uda, to jutro mu oddam. Właśnie za szybko czas mija.
tutaj. Teraz jak są te wszystkie mody, to dzień w Stardew Valley mógł być o połowę dłuższy, jak nie dwa razy dłuższy. Czy ja tego Blondasa znam? Właśnie, zobaczę. Ciebie znam, prawda, Willy? Tak, ciebie znam. Tak, ciebie znam. Oj, z tobą chyba nawet gadałam, skoro mi nie odpowiadasz. Ja już nawet nie idę do tego, bo nie ma sensu. Nie zdążyłabym montać. Okej, dobra, poznaliśmy Hayley. Dobrze. Ciebie znam po kurczu. Znam ciebie. Dobra. Ciebie znam po kurczu. Eloisie. Ładna jest Eloisie. Ma warkoczyki. Też lubię warkoczyki. Dobra. Zrobimy pierwszego bundla, żeby od razu mieć dostęp do kolejnych bundli. Tak, chwila, kontrolem. Shiftem, shiftem. Aha, to nie jest potrzebne. A, bo to jest... Dobra, czego nam brakuje? Tego nam brakuje. Jesus. Kurde, byłam pewna. A to jest przecież nie, leak? Leak? A nie parsnip? No, nie wiem, walić. Może znajdę jeszcze. Jak nie dzisiaj, to kiedyś indziej. A już mgła zachodzi. Niedobrze. Znam cię, Maru? Znam cię. Ale jest sobota wieczór. Może pójdziemy do Gasa. A czego chcą tutaj? Aha. Nie, na razie nie będę się bawić w łowienie ryb. Póki tego nie potrzebuję. Clint! Penny! Penny, 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 penny. A, Maru znam? Marni, sorry. A już jest parę osób. A jakbym ci piwo kupiła, to byś nie miał nic przeciwko. Okej. Emily. Dobra, gaz. Pam. Pam już nawalona. Lia. Z Clintem już gadałam. No nic, nie chcę mi się czekać na innych. Idę, pościnam jakieś drzewa czy coś. Ej, ty, znam cię? Ej. Ej, ty. Nie odpowiada. Dobra, zdobyliśmy poziom. W sensie, jak pójdziemy spać, to nas wyleweluje. Dobra, to sprzedam. To sprzedam i to sprzedam. A w sumie drewno też mogę sprzedać. No, niby przyda się każda ilość, ale... Dobra, tam i tak będę musiała dużo drzew ściąć. Jeszcze chyba tylko to jedno drzewo dam radę ściąć, tak. I to nawet bez pieńka. I lecę. Spadko. To jeszcze sprzedam szyszkę. A w sumie te inne rzeczy, co tam się nie zmieściły mi w inwentory, też sprzedam. Ewentualnie można z tego zawsze robić... Kurde, znowu nie to. Uwierzcie, nie robię tego specjalnie. Batoniki. Te. Field snack. I też są dość spoko, jeśli chodzi o odzyskiwanie energii. No nie, nie, tego nie. Ale na razie mi jest hajs potrzebny. Także sprzedaję. No, dobranoc. No i mamy drugi poziom forgingu i survival burger. Ile zarobimy? No, 500. Nice. Dobra, także spróbuję poszukać horseradish i widzę, że jest też nasza traveling merchant. O, właśnie, zapomniałam sprawdzać. Queen of Sauce na pewno musimy zerknąć i może jeszcze... A, Fortune Teller to ja wiem, że jest słabo. Okej, dzisiaj są urodziny Louisa. I co najbardziej lubi Louis? Zaraz sobie sprawdzę. Okej. Bla, 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 bla. Możemy wykupić sobie rozbudowę domu. I ja zerknę, co tam robi, co tam lubi Louis. Właśnie mam też ściągawkę taką. Okej, to nie jest... Dobra, Louis. Czy my cokolwiek z tego mamy? Hmm.
Nic nie mamy, to w takim razie w tym roku nic nie dostaniesz. Zerknę jeszcze, kogo mam poznać. Tych ludzi. Ale wszyscy chyba oryginalnie z Pelican Town, to już ich znam, także gdzieś musiałam jeszcze nie zawędrować. Dobra, poszukam tego Wild Horse Radish i jak znajdę, to spoko. A później sobie drzewka pokopię. O, tu może nawet pokopię drzewka, tu jest ich dużo. Ja potrzebuję dużo sap. I zerknę właśnie do Traveling Merchant i jeszcze pójdę, oddam tego artefakta. Właśnie, może tu jest coś, co lubi ten wredny dziadyka. O, też się zmieniła ta pani chyba. O, jest Rare Seed. Drogie trochę. O, znowu nie to, sorry. Louis, czy ty lubisz tego kwiatka, co tam sprzedają, co? Okej, to jest Ocean Flower i Fox Bloom. Zobaczmy, czy to jest coś z tego. Nie. Fairy Rose lubi ta malutka. Nie, jeszcze nie będę wydawać na Rare Seed. Jeszcze nie, jeszcze za wcześnie. Halo, gdzie rośnie horseradish? Czemu jeszcze żadnego nie znalazłam? Halo? Jeszcze nawet nie zdobyliśmy żadnego achievementu, żeby myszka przyszła i sprzedawała nam kapelutki. O, mamy nasze. Już udało się nam pierwszą srebrną nawet zebrać. Cebulka. Tu jest mała dziewczynka. Ja nie mogę do niej wejść. Jeszcze. Jeszcze się nie lubimy na tyle. W sensie to brzydko zabrzmiało. Nie, że ja jej nie lubię, tylko ona mnie jeszcze nie lubi. No i mamy tu inne zejście na plażę. Fajne swoją drogą. Chciałabym mieć takie zejście na plażę. Mostek mogłam odbudować w sumie. Ej, znam cię? Gościu. Chyba tak. Okej, mamy cutscenkę z Ginterem, który jest zły, bo nie ma niczego w swojej kolekcji, co myślę, że możemy pominąć, bo w zwykłej wersji też jest. W ogóle można z nim teraz gadać, ale kurde, nie przejdę. Myślałam, że się da. Okej, i umieśćmy to tutaj na przykład. Cyk. No i świetnie. Ja pójdę tędy. Może tutaj znajdę jakiś horseradish. Tam się nie da iść. O! O! Mam! Mam! Dobra. Okej. No to... Aha, nie mam. Nie mam miejsca w inwentory. Także lecę od razu najpierw tego... No, ten cały bundle już skończyć. I co? Sprzedam rzeczy i drewno będę kopać. Właśnie, jeszcze trzeba będzie rzeczy do innych bundli posadzić, tych letnich. Cyk. No i dostaliśmy za to 30 Spring Seeds. To też sobie posadzimy od razu może. Tak, i nasz Junimo idzie sobie oddać nasze dary do swojej chatki, a my dostajemy dostęp do nowych bundli. I trzeba będzie zacząć łowić ryby, żeby te ryby wiosenne wszystkie złowić. Dobra, tutaj parsnip, green bean, cauliflower i potato. Parsnip już mamy, czyli zielona fasolka jest potrzebna, kalafior i ziemniak. Zielona fasolka, kalafior, ziemniak. A, chwila, czy tam nie było jeszcze quality tego? Tak, i parsnip. Tu jest summer, fall, dobra. Czyli parsnipów musimy więcej kupić, żeby zrobić z nich właśnie golden quality. I co tam było jeszcze? Ziemniak. Jeszcze jest kwiatunki. Dobra, ziemniak, kalafior, zielona fasolka.
idę do Piera. Dobra, sprzedam mu to wszystko. Okej, kalafior, cyk, ziemniak, cyk, bin, cyk. A, parsnip, ale to kurde, nie mam miejsca na razie. O, znam ciebie? Chyba tak. To jest jakiś butler. Sprzedam muszelkę. I jak sprzedam muszelkę, to wtedy kupię parsnip. I tak będę musiała chyba jeszcze zrobić fertilizer, czyli ten, no, co pomaga roślinkom rosnąć, żeby mój parsnip rósł lepiej. To jest parsnip? Nie. Kurde, kalafior. I potato. I potato. Jeszcze jedno. Dobra. To ja tu posadzę potato. I ja tu posadzę to. A później, jak już kupię odpowiednią ilość właśnie tych moich... Właśnie, zerknę tylko. Okej. Troszeczkę poprawia jakość. Jak ja potrzebuję 5 złotej jakości, to nie wiem, za 30 tych parsnipów kupić? Zobaczę, na ile będzie mnie stać. Na dużo mnie będzie stać. Dobra. Tu już powinno wtedy 5 złotej jakości być. A jak nie będzie, to ciul. Trudno. Myślę, że będzie. Potem posprzedaję, chociaż wiem, że akurat to jest niezbyt dobra inwestycja. Znam cię? Chyba tak. No i niestety trzeba będzie wydać nasz cenny sap. Znowu nie to, sorry. Okej. Nawet nie starczy nam na wszystko. No trudno się mówi. Dobra, tu posadzę sobie to. I od razu cyk. No i co? 40 dołków. Okej. Mam jeszcze troszeczkę energii, więc... spróbuję trochę więcej żywicy pozyskać, żeby zrobić na wszystkie parsnipy fertilizer. Kurde, już mi się nie chce po polsku słów szukać. To jest żałosne, nie? Potrzebuję 14 żywicy, mam 7 na razie. A nie, chwila, starczy mi żywicy. Kurde, znowu nie to. I co ja tu mogę sprzedać? Mogę sprzedać ten drewno albo no glinę sprzedam. Cyk. Dobra, i robimy raz, dwa, trzy. Pięknie. I teraz to. I jeszcze to. Dobra, i trochę jeszcze, póki mam minimalnie energii, to może z jedno drzewo zetnę. Oki. No i do... o, kurde, mogłam jeszcze w sumie. No dobra, ale to jutro. O, to jeszcze posadzić. Że dobra nocka. Okej, dzisiaj zrobiliśmy mniej, ale w sumie nic ciekawego nie sprzedawaliśmy, więc tak może być. Okej, i pada deszcz, więc odchodzi nam podlewanie. Okej, i potrzebuję 30. Raz, dwa. Okej, już mam 30. I zasadzam. O, źle policzyłam? No. A tak ładnie wszystko wyszło. Także w sumie dobrze, że źle policzyłam. No i lecę. Lecę do community center, oddam ziemniaka. W sumie warto by było, żeby jak najwięcej żywicy zdobyć, no to oddać... O, zbiorę od razu. Oddać Clintowi siekierę, żeby lepszą mi zrobił, tylko do tego będę potrzebowała miedzi.
Jeszcze zerknę, co tu rybki były, nie? No. Także tak, sunfish, catfish, shad. Co mogę zebrać? Te trzy mogę zebrać. W sumie myślę, że możemy dzisiaj połowić troszeczkę. Ziemniaka już do bandla oddam. Tylko do tego oddam rzeczy wszystkie poza tą wędką. Gdzieś do jakiejś skrzyni, żeby mieć jak najwięcej miejsca w inwentory. Nawet tu mogę łowić u siebie, ale pójdę gdzieś do jakichś lepszych zbiorników wodnych. A na rybkach też można trochę zarobić, więc w sumie pójdę do jeziorka. O, było prawie max. Kurde, już wyszłam z wprawy. O, dobra, coś złapało. Ojejku, jeszcze mam tę słabą wędkę. O, będzie ból z łowieniem ryby teraz. Ale dobra, mamy pierwszą rybę i teraz sprawdźmy, czy ona jest nam do community center potrzebna. Chyba nie. Zaraz fish tank. I tutaj lake fish, ewentualnie... Tak, lake fish. Okej. Okay. Mountain lake. Mountain i mountain. Dobra, my nawet do złego, kurde, jeziora poszliśmy. To może rzeczną rybę jakąś wyłowimy najpierw. Tak, tu mamy rzekę i tu możemy łowić ryby rzeczne. O, chodź tu. Ej, za mało, chwila. O, teraz ładnie. O nie. Nienawidzę łowienia ryb. Znaczy, w sumie lubię, ale już jak mam lepsze umiejętności. Dobra. Mamy czaba. I ta ryba też nam nie jest potrzebna do bandla. Tutaj będzie river fish, to sunfish. Ale sunny weather. Okej, okay, tutaj in reverse. Kurde, tylko. Tylko właśnie do 12. A jest 11:10, więc niewielka. Niewielka, wiecie. Niewielka już szansa, że złapiemy. O, tam jest jakaś rybka. No to w sumie lecimy tam. O ile ja będę mogła stamtąd łowić, bo teraz tutaj jest... No dupa. Dupa blada. Trudno. Tu zarzućmy wędkę. I mamy szad. Czy szad jest? Tak, szad jest potrzebny. Nice. Mamy naszą pierwszą rybkę do bandla. Mamy kolejnego szada. Dobra, jeszcze zerknę. W sumie nic tu już tako nie złowimy. A jeśli chodzi o ocean... Dobra, no to w takim razie lecimy sobie nad suchego przestwór oceanu. Jeziorko sobie może dzisiaj darujemy. Jeszcze zobaczymy, jak z czasem, energią i tak dalej. Ale ogólnie tak, nie mamy pecha dzisiaj. Szczęścia w sumie też nie mamy. A najważniejsze, że nie mamy pecha. Teraz spróbuję wydać stąd. Okej, okay, coś nam się uda złapać. Tylko jeszcze co to będzie? Mamy anchois. Anchois nie jest nam potrzebne, niestety. I zaraz kolejna rybka. O, możemy zdobyć skarb. Kur, nie idzie mi, no totalnie. O! Żebym chociaż rybkę złapała. Już tam mi walić skarb. A może jednak? Dobra. A, rybko, nie! I skarb przepadł i rybka przez moją chciwość. Aj!
Dobra, próbujemy dalej. I mamy znowu Anshua. O, mamy kolejny poziom wędkowania i złowiliśmy seaweed. I mamy kolejny Anshua. Może to nie jest najlepsze miejsce, bo tu widzę, że praktycznie... Nie no, pływają inne jeszcze rybki. Łowimy, łowimy. Sardynka. Sardynka chyba była potrzebna do bandla, tak. Dobrze. Zaknaczę w sumie, czy coś jeszcze jest. Okej, okay, ocean. Nie, summer winter to summer winter fall, też nie summer fall. Okej, okay, no to w takim razie, moi drodzy, lecimy nad jezioro. Mimo wszystko. Kawał drogi przed nami, ale miejmy nadzieję, że się uda szybko tam dojść i jeszcze złowić jakieś rybki. Jak się uda, to będzie dobrze, bo będziemy mieli więcej rzeczy do naszego bandla. No i jak już trochę ruszę z tą behawiorystyką więcej, to zaproszę Was do polubienia fanpage'a, jaki założę, właśnie dotyczącego wiedzy z behawiorystyki. Tak, żebyście mogli sobie też troszeczkę się podszkolić, no bo no podejrzewam, że spora część z Was ma zwierzaki, tak jak i ja posiadam. Znaczy, koty mnie posiadają, nie ja posiadam koty, to jest nieprawda. No i będę próbowała szerzyć wiedzę, a że troszeczkę w social mediach siedzę, to chciałabym użyć właśnie tych platform do szerzenia tejże wiedzy. Ale najpierw muszę się sama nauczyć. Dobra, mamy czaba. Ale czaba mieliśmy już wcześniej. Kolejna rybka. I kolejny czab. Okej, okay, dobra. Tak sobie myślałam, że będę łowić albo póki mi się nie skończy miejsce, albo póki nie złapię wszystkich możliwych rybek. Także na razie lecę do community center, oddam. Zresztą zerknę, czy... Kurde, znowu nie to. Lake. I teraz tak... 6, 7. To już ciebie nie złapię. Okej, okay, ciebie karpiu jeszcze mogę złapać. Ciebie bullheadzie. A sturgeon też jeszcze nie mogę złapać. Siema, mordo. Lecimy. I teraz tak, ocean, river. A, jeszcze jest night fishing. Ale to też nie złapię. Tą rybkę mam? Nie, nie mam. Ale będę mogła spróbować w nocy ją złapać. Dobra. Tą rybkę mam. Tiger trouta nie mam. Stack ocean. Mam sardynkę. Tuna, red snapper, tilapia nie mam. I lake. Z lake nic nie mam, tak? Kurczę, w sumie. Nie, już jest późno i tak. Także na dzisiaj myślę, że już wystarczy tych połowów. No i w sumie też odcinek można by już zakończyć, bo tam troszkę zrobiliśmy. Może nie za dużo, ale już troszeczkę ruszyliśmy z naszymi bandlami w Community Center i mamy dość spore pole, na którym uprawiamy różne rzeczy. I w sumie sprzedam te ryby. Wiem, że powinnam niby sobie tam zostawiać. Coś tam. Ale w sumie to chciałabym troszeczkę zarobić. No, a pozostałą energię spożytkujemy na ścinanie drzew. Także poproszę siekierę. I lecimy.
O kur... Nie, to... Dobra. Ścinam. No i pięknie, udało nam się jedno drzewo ściąć. Zawsze coś. Wiecie, nie od razu rzeszów zbudowano, czy coś takiego. No i wspanko. Także dzięki za uwagę. Do zobaczenia chyba za tydzień. No w sumie nieważne, co, czy się uda, czy się nie uda. Jak będę miała czas, to będą tajemnice Stardew Valley. Jak nie będę miała czasu, to będzie coś z Zagrajmy. Trzymajcie za mnie kciuki, bo już w sobotę mam kolosa z anatomii zwierzęcej. O, mamy szczęście, więc mam nadzieję, że ja będę miała szczęście na kolosie. No i zobaczymy się już niedługo. Pa, pa i cześć.